tofu w wersji super pysznej, super szybkiej i super orzeźwiającej. Jeśli jesteście ciekawi, jak to zrobić, to oglądajcie dalej. Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was fantastyczny przepis, idealny na lato. Jest szybki, prosty, bez żadnych udziwnień. Nie trzeba nic gotować, nie trzeba nic smażyć, nie trzeba włączyć piekarnika. Praktycznie ten posiłek robi się w 10 minut, a smakuje fenomenalnie. Wiem, że lubicie moje przepisy z tofu i dostaję od Was mnóstwo wiadomości, maili i komentarzy, że polubiliście tofu. Bardzo mnie to cieszy, dlatego czuję się zmotywowana, by pokazać Wam kolejny przepis właśnie z tofu. Naprawdę mój Marcin nie przepada za bardzo za tofu, ale gdy spróbował to powiedział kilka różnych przymiotników opisujących, jak świetne jest. Do końca nie powiem jakie, po prostu ocenzuruję tą wypowiedź, ale możecie tylko sobie wyobrazić, że bardzo mu smakowało. Dzisiejszy przepis zdecydowanie udowodni Wam, że nawet tofu naturalne, zwykłe, najzwyklejsze tofu, które praktycznie nie ma smaku, można przemienić w smak jak miliony monet. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak przetransformować zwykłe tofu w smak wart miliony monet, i mam nadzieję, że to Was zachęciło, to oglądajcie dalej. Dobra, więc idziemy do przepisu, pokażę Wam, jak zrobić to bajeczne tofu. Więc na samym początku należy przygotować marynatę. I ja do małego naczynia wlewam sos sojowy, następnie łyżkę oliwy. Pod koniec pokażę Wam, jaką oliwę używam. Łyżkę syropu z agawy lub dowolnego syropu w płynie, który lubicie lub który macie. Łyżkę wody oraz taką niecałą łyżkę octu jabłkowego. Wszystko dokładnie mieszam i następnie należy dodać te takie różne nasze dodatki. Czyli jedną papryczkę chili, najlepiej by była ona świeża. I ja oczywiście dodaję tylko i wyłącznie pokrojoną papryczkę bez tych pesteczek, bo te pesteczki są naprawdę zbyt ostre. Następnie rozgnieciony ząbek czosnku oraz kawałek imbiru, również rozgnieciony. Jeśli chodzi o ten imbir, to rozgniotłam mniej więcej równowartość takiego dużego ząbka czosnku. Jeśli lubicie imbir, to nie bójcie się dodać troszeczkę więcej. Następnie dodałam posiekaną zieloną część cebulki dymki i posiekaną pietruszkę. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby smaki się połączyły i taką marynatę zostawiamy na około 5 minut, żeby wszystkie smaki po prostu ładnie przeszły. W tym czasie kroimy nasze tofu na taką średniej wielkości kosteczkę i przekładamy do miseczki, w której chcemy serwować nasze zamarynowane tofu i po prostu przelewamy tą naszą marynatę i ładnie pokrywamy całe tofu. Fajnie jest też troszeczkę to przemieszać i pamiętajcie o tym, żeby to Wasze tofu było prosto z lodówki. Jeśli chcecie jeść od razu Wasze tofu, naprawdę najlepiej to wszystko smakuje, jeśli jest dobrze schłodzone. Jeśli natomiast Wasze tofu nie jest zbyt mocno schłodzone, to radzę przed zjedzeniem włożyć je do lodówki. Naprawdę super to pasuje w upalne dni. Ja też praktycznie lubię poczekać 5 minut, aż ten taki smak troszeczkę wsiąknie w to tofu, więc czekamy 5 minut. Możecie je jeść osobno jako taką wysokoproteinową przekąskę albo podać na przykład jeszcze z dowolną surówką, z ziemniaczkami, z ryżem, z makaronem. Naprawdę tutaj jest to dowolne. Okej, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak wiecie, ja korzystam z tofu Solida Food. Jest to tofu ekologiczne, ma cudowny skład. Praktycznie jest tam tylko soja, woda. W każdym filmie, w którym występuje tofu, opowiadam Wam o tofu Solida Food, bo po prostu
uwielbiam to tofu i naprawdę chyba już nie zmienię na nic innego. Zakochałam się w smaku i przede wszystkim w składzie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i naciśnijcie na ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam Was też na moją świeżutką, nowiutką stronę www.dietaroślinna.pl. Tam czekają na Was konsultacje dietetyczne oraz gotowe diety, które już niebawem ruszą, więc zapraszam Was, mega, mega się cieszę, że w końcu to się dzieje. Nadal można również kupić moją książkę Wegańskie Słodycze. Zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się spodobał ten film. Mam nadzieję, że to był strzał w dziesiątkę na te gorące i upalne dni. Do zobaczenia następnym razem, pa, pa!